Witam Państwa na kolejnym wieczorze z nauką i sztuką w czytelni naukowej. Zapraszam dzisiaj na wykład przy okazji roku romantyzmu, natomiast poświęcony związkom Niemcewicza z romantykami. Miło nam gościć pana profesora Andrzeja Fabianowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, ale znawcę romantyzmu miał prawie wielu publikacji na ten temat. Oddaję głos. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Proszę państwa, ta prezentacja, którą przygotowałem, chyba nie jest taka typowa za bardzo, tak już jak już to zrobiłem, to się zorientowałem, dlatego że jak państwo zobaczycie, będzie sporo tekstów. Będziemy musieli tutaj po prostu przyglądać się tekstom, a nie tylko obrazkom, nie tylko sferze ikonicznej. Julian Ursyn Niemcewicz, poeci romantyczni. Gdyby robić taki ranking pisarzy niesłusznie zapomnianych albo zbyt słabo pamiętanych w historii literatury polskiej, to Niemcewicz na pewno by się znalazł na podium, może nawet na pierwszym miejscu. Kiedy zastanawiamy się, jak ta postać obecna jest w społecznej świadomości Polaków, a kim ta postać naprawdę była, to widać tutaj po prostu ogromną dysproporcję. I cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj przed państwem wystąpić i minimalnie, chociaż odrobinę, tę dysproporcję zmienić. Niemcewicz i romantycy. W środku umieściłem medalion wybity w latach 30. XIX wieku ku czci Niemcewicza, a w towarzystwie jego czterech wielkich poetów romantycznych, którzy mieli jakieś związki, których łączyły jakieś relacje z tym autorem. A więc z lewej strony u góry oczywiście poznajemy łatwo Mickiewicz, pod nim Antoni Malczewski, tutaj Juliusz Słowacki i na dole Zygmunt Krasiński. Niemcewicz był dużo starszy od romantyków, więc te relacje miały dość skomplikowany charakter. Urodził się w roku 1758, a przypomnijmy, Mickiewicz w 98, więc od samego Mickiewicza był już 40 lat starszy, w takiej miejscowości Skoki na Polesiu. Do dzisiaj istnieje, chociaż w złym stanie oczywiście, jest ten dwór, a właściwie taki mały pałac, w którym przyszedł na świat Niemcewicz. Była to dość zamożna szlachta, ale nie jakaś arystokracja ani magnateria. Ojciec Niemcewicza był człowiekiem zaangażowanym politycznie i chyba dlatego, kiedy przyszły poeta, przyszły autor miał 6 lat, zabrał go na uroczystości koronacyjne do Warszawy, żeby ten sześciolatek mógł się przyjrzeć takiej ogromnej, patriotyczno-państwowej uroczystości. I tutaj dałem znany portret Baciarellego Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym, bo mniej więcej takim właśnie mógł go oglądać sześcioletni Niemcewicz. Wydaje mi się jednocześnie, że ten jego udział jako sześciolatka w koronacji ostatniego króla Rzeczpospolitej jest jakiś symboliczny w sensie zaprogramowania jego życia, dlatego że poświęcone ono było później już cały czas służbie publicznej, służbie kultury, kulturze narodowej i służbie innych Polaków. Uczył się Niemcewicz po odbyciu jakiejś podstawowej nauki, takiej odbywanej domowym sposobem, jak to wtedy było to w zwyczaju, w szkole rycerskiej. Szkołę rycerską do istnienia powołał właśnie Stanisław August Poniatowski i mieściła się ona w istniejącym do dzisiaj, chociaż już trochę inaczej wyglądającym, budynku Pałacu Kazimierzowskiego, czyli w tym budynku, w którym mieści się obecnie rektorat Uniwersytetu Warszawskiego. Komendantem szkoły rycerskiej był Adam Kazimierz Czartoryski, ojciec księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli późniejszego przywódcy stronnictwa konserwatywnego wielkiej emigracji. Adam Kazimierz Czartoryski nosił tytuł generała ziem
podolskich i był komendantem właśnie szkoły rycerskiej. Jakoś pomiędzy tym magnatem i młodym Niemcewiczem zaiskrzyło nas, jakieś porozumienie nastąpiło. W każdym razie Niemcewicz jeszcze jako student został jego sekretarzem i adiutantem. Adam Kazimierz Czartoryski wiele podróżował i w te podróże zabierał ze sobą Niemcewicza. W związku z tym Niemcewicz jeszcze jako dwudziestolatek poznał praktycznie wszystkie najważniejsze kraje europejskie. Poznał kilka języków i poszerzały się bardzo jego horyzonty. Nadto przesiąkał pewną specyficzną modą, jaką wprowadzili jeszcze w ostatnich latach Rzeczypospolitej Czartoryscy w swojej głównej siedzibie, czyli w Puławach. Tutaj na tej ilustracji pokazuję świątynię Sybilli, wybudowaną z inicjatywy żony Adama Kazimierza Czartoryskiego, czyli Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która właśnie w tym obiekcie oraz w dobudowanym później tak zwanym domku gotyckim gromadziła różne narodowe pamiątki. Puławy były wtedy na przełomie XVIII-XIX wieku taką stolicą pewnej nowej mody literackiej w Polsce, mianowicie sentymentalizmu. Dworskim, nadwornym poetą Puław był Franciszek Dionizy Kniaźnin. Całe Puławy oddychały nie tylko atmosferą literatury pełnej czułości, pełnej uczuć, pełnej właśnie sercowych spraw, ale także w takim podziwem dla tajemnic świata, a także dla dzikości przyrody. Bo Puławy to też pierwszy taki na dużą skalę zrobiony w Polsce park w stylu angielskim. Oczywiście w Puławach bardzo częstym gościem był Julian Ursyn Niemcewicz. I teraz podkreślam to wszystko, żeby pokazać jakby dwutorowość jego działalności młodzieńczej. Służba publiczna, ale też nasiąkanie pewną estetyką, estetyką oświecenia, a więc klasycystyczną, racjonalistyczną, bo taka wtedy dominowała na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale także tą nową, tym preromantycznym powiewem sentymentalizmu, estetyką, którą jeden z pisarzy XIX-wiecznych nazwał właśnie szkołą puławską. A tutaj już widzimy salę wielką w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie obradowali posłowie Sejmu Wielkiego, zwanego też Sejmem Czteroletnim, tego, który uchwalił Konstytucję 3 maja. Niemcewicz wspierał program reformatorski jako poseł ziemi inflanckiej i w roku 1790 opublikował komedię dydaktyczną pod tytułem Powrót posła, w której no, zgodnie z zasadami takiej literatury tendencyjnej wyśmiewał jakiś zapatrzonych tempo w przeszłość niedouczonych szlachciców, gloryfikował postawę młodego, poświęcającego się reformom posła Walerego, ale jednocześnie pokazywał postawy, i to jest dla mnie najciekawsze, szlachciców, którzy zachowując tradycje, powiedzmy te tradycje kontuszowe, jednocześnie wspierali program reformatorski. W badaniach historyczno-literackich ten jakby prąd polskiego oświecenia nazywa się sarmatyzmem oświeconym i był takim oryginalnym polskim tworem kulturowym, łączącym idee oświecenia, które promieniowały przede wszystkim z Francji, prawda, to chodzi o wolterianizm, ale też rusoizm, z tradycją sarmacką, z polską rodzimą tradycją szlachecką. I właśnie w Powrocie posła pojawiają się ci sarmaci oświeceni. Kolejna książka,
Kolejny tekst, Konstytucja 3 maja. Głównym autorem był kanclerz Rzeczpospolitej Hugo Kołłątaj, ale autorów było więcej. Jednym z nich był także Julian Ursyn Niemcewicz. W 1794 roku, więc już po drugim rozbiorze, Niemcewicz znajduje się w bliskim, jako no, jeden z najbliższych współpracowników Tadeusza Kościuszki. Tutaj na tym obrazie widzimy naczelnika składającego przysięgę na rynku głównym w Krakowie 24 marca 1794 roku. Niemcewicz był adiutantem Tadeusza Kościuszki i dzielił z nim wszystkie, że tak powiem, dni chwały oraz dni rozpaczy tej kampanii trwającej od wiosny do jesieni 1794 roku. Po klęsce maciejowickiej towarzyszył Tadeuszowi Kościuszce, uwięziony został, pojmany przez Rosjan i uwięziony w Petersburgu w twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie obaj przesiedzieli 2 lata, czyli do śmierci Katarzyny Wielkiej. I tutaj pierwszy taki tekstowy slajd. Przepisałem kawałek z książki wybitnego dziennikarza, satyryka dwudziestowiecznego Karola Zbyszewskiego. On napisał doktorat przed wojną, który zatytułował Niemcewicz od przodu i tyłu, i tego doktoratu nikt mu nie przyjął, prawda, że taki tytuł był jakiś śmieszny i do niczego. I właśnie w tym niedoszłym doktoracie pisze Zbyszewski, to jest ciekawe, że w tym więzieniu pietropawłowskim Niemcewicza traktowano gorzej niż Kościuszkę, dlatego że Moskalom bardziej on zaszedł za skórę swoimi politycznymi paszkwilami niż Kościuszko swoimi bitwami. Kiedy nastał car, następca Katarzyny, jej syn, car Paweł I, który uwolnił Kościuszkę, to, że tak powiem, uwolnił też Niemcewicza i Niemcewicz udał się za ocean wtedy do Stanów Zjednoczonych, zamieszkał w Filadelfii i tutaj też poznał swoją żonę, bardzo zamożną Amerykankę, Susan Keen, z którą nie miał dzieci i później się rozstał, ale to nie było takie rozstanie jakieś gniewne, po prostu ona chciała zostać w Stanach Zjednoczonych, natomiast on bardzo tęsknił za Polską, ale Susan go cały czas wspierała finansowo, a w swoim testamencie, ona zmarła na początku lat 30. XIX wieku, zapisała Niemcewiczowi, swojemu mężowi, dożywotnio wysoką rentę. W związku z tym Niemcewicz no, nigdy na szczęście nie musiał borykać się z jakimiś trudnościami finansowymi. Po kilku latach pobytu w Stanach Zjednoczonych powrócił do Polski i osiedlił się tutaj już właśnie po sąsiedzku. To jest oczywiście pałacyk, który się nazywał Rozkosz, położony na Ursynowie. Obecnie to jest siedziba rektoratu z SGGW. Natomiast Niemcewicz swój mini folwarczek i ten pałacyk nazwał Ameryka. Ale ta nazwa się nie przyjęła i wszyscy mówili o tym jako o Ursynowie. Tutaj mieszkał, tutaj przebywał. Oprócz tego oczywiście miał też swoje lokum w Warszawie, ponieważ bardzo żywo uczestniczył w życiu literackim najpierw Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa, zwanego Królestwem Kongresowym. Niemcewicz, podobnie jak inni poeci tak zwanego klasycyzmu postanisławowskiego, rozumiał, że w sytuacji utraconej niepodległości, w sytuacji utraconych instytucji narodowych, trzeba budować pamięć tożsamości narodowej na pamięci historycznej. I Niemcewicz świetnie z tego zadania się wywiązał, pisząc i publikując taki zbiór
poetyckich form narracyjnych. On to nazywał dumami albo śpiewami. Zbiór śpiewów historycznych po raz pierwszy w Warszawie ukazał się w 1816 roku. Ja w internecie nie znalazłem okładki od tego, dlatego daję tutaj drugie wydanie. Jest napisane nawet edycja druga z roku 1818. Czyli jesteśmy, proszę Państwa, 6 lat przed debiutem książkowym Mickiewicza. Oprócz tej twórczości poetyckiej, Niemcewicz pisał też teksty prozatorskie. Spod jego pióra, spod jego ręki wyszła pierwsza polska nowoczesna powieść historyczna pod tytułem Jan Stęczyna, której akcja osadzona została w XVI wieku. Właśnie Złoty wiek Rzeczpospolitej, epoka jagiellońska, w tej powieści siłą rzeczy czytelnikom konfrontuje się z mizerią stanu Polaków i stanu polskiego tej drugiej dekady i trzeciej dekady XIX wieku. Inną ciekawą powieścią Niemcewicza, znowu tutaj nie miałem pierwszego wydania, więc jakieś dalsze, z dalszego wydania ilustrację pokazuję, jest romans sentymentalny w listach pod tytułem Lejbe i Siora. W niektórych wydaniach to O jest kreskowane i się czyta wtedy Lejbe i Siura. Dwoje młodych ludzi, Żydów, przeciwników talmudycznego, takiego ciasnego, dogmatycznego pojmowania judaizmu, otwartych na pozażydowskie kultury, to są bohaterowie właśnie tej powieści. Lejbe kocha Siurę, Siura kocha Lejbę, Lejbusia, ale oczywiście na drodze ich miłości stają rozliczne przeszkody. Przede wszystkim to, że ojciec Siury chce ją wydać za takiego talmudycznego, właśnie rabinicznego mędrca czy pseudomędrca o imieniu Jankiel. Natomiast w Siurze zakochuje się z kolei hrabia Tęczyński. Inny, i w pewnym momencie on na przykład mówi właśnie do niej, jak żałuję, że nie jestem Żydem. No bo wtedy oczywiście mógłby myśleć o jakimś związku, a tak to było wtedy nie do pomyślenia. Ale ta książka po raz pierwszy do literatury polskiej wprowadza Żydów nie jako bohaterów komediowych, nie w ujęciu satyrycznym czy paszkwilanckim, nie jako bohaterów, z których się trzeba śmiać, tylko pokazuje jako podmioty czułe, czujące, przeżywające prawdziwą miłość, będące bohaterami dzieła, poważnego utworu literackiego. Innym punktem tutaj, o jest, innym takim ciekawym, bardzo króciutkim tekstem Niemcewicza, wydawanym i wznawianym współcześnie wiele razy, jest taki paszkwil pod tytułem Rok 333, czyli Sen niesłychany. Cała rama tej nowelki jest zbudowana jakby ze snu. Narrator zasypia i wydaje mu się, że znajduje się w Warszawie roku 3333. Warszawa nie nosi tego miana wówczas, tylko nazywa się Moszkopolis. Jest zarządzana przez Żydów. Żydzi robią wszystkie interesy. Jest niebywale miastem biednym, brudnym, zapyziałym. Natomiast potomkowie dawnych rodów arystokratycznych polskich, zamojscy, sanguszkowie, radziwiłowie, czartoryscy są murarzami, dorożkarzami, zajmują się ogrodnictwem i zepchnięci zostają na totalny margines. Pod koniec tej noweli narrator zostaje zaproszony jako przybysz z zewnątrz na jakieś takie żydowskie przyjęcie
I w pewnym momencie kelner tam wnosi lody czosnkowe, przewraca się ten kelner, potyka się, lody czosnkowe i pucharki mu się rozsypują, robi się okropny hałas i narrator się budzi. W ten sposób ten utwór się kończy. I teraz skąd taka animozja jakby Niemcewicza do Żydów, taka szczególnie skontrastowana z tym, że był przecież autorem romansu Lejbe i Siura? Ano stąd, że kilkadziesiąt lat wcześniej w Polsce miała miejsce niebywale ważna masowa konwersja Żydów na chrześcijaństwo. Można by dłużej o tym mówić, ale dość powiedzieć, że w całym XIX wieku na ziemiach polskich przez 100 lat XIX wieku przyjęło chrzest około 300 rodzin żydowskich. Załóżmy, że rodzina żydowska liczyła nawet 7 osób. No to daje nieco ponad 2000 osób. Na całe stulecie. Natomiast w wyniku działalności Jakuba Józefa Franka przyjęło chrzest ponad 20 tysięcy Żydów. Między 20 a 24 tysiące się tak szacuje. Dlaczego oni za nim poszli? Otóż Frank był rabinem i w pewnym momencie chyba sam uwierzył, że on jest jakimś wcieleniem Mesjasza. Przekonał do tego różnych wpływowych Żydów pogranicza polsko-rosyjsko-rumuńsko-tureckiego. Z tamtych ziem rekrutował swoich zwolenników i założył jakby taką sektę. Sektę wyznawców własnej osoby. Ale ponieważ był wtedy ostro prześladowany przez Żydów ortodoksyjnych, to namówił tych wszystkich swoich wyznawców, żeby się ochrzcili. I wtedy, że tak powiem, wyszli spod rabinicznej jurysdykcji, a dostali się pod opiekę już Kościoła polskiego, biskupów polskich. I co jest ciekawe, Żydzi w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, ich działalność była ograniczona wieloma restrykcjami. Były miasta, w których nie mogli przebywać. Na przykład Warszawa była miastem de non tolerandis judeorum, dlatego się osiedlali na Pradze, tam gdzie są szmulki, prawda, dzisiaj. Musieli płacić jakieś specjalne podatki, jakieś szabasowe, jakieś biletowe, jakieś tam inne. W momencie, kiedy przechodzili na chrześcijaństwo, przestawali być Żydami. W większości automatycznie przyznawano im jednocześnie szlachectwo, a trzymali się razem i krótko mówiąc, gospodarczym efektem tej misji Franka było to, że konwertyci, zwani frankistami, właściwie przejęli najważniejsze gałęzie gospodarki Królestwa Polskiego. I Niemcewicz, pisząc ten paszkwil Moszkopolis, wyrażał właśnie to przerażenie przyszłością Polski opanowanej całkowicie przez Żydów, bo współcześni doskonale wiedzieli, że ten chrzest nie był szczery, że oni naprawdę udawali, że chodziło o zainstalowanie frankowskiej sekty w łonie chrześcijaństwa. Co ciekawe, później potomkowie frankistów już w drugim, trzecim pokoleniu zapominali o tym swoim pierwszym Mesjaszu i wtopili się już oczywiście całkowicie w społeczność chrześcijańską. I tutaj na chwilę dygresja, Księgi Jakubowe naszej noblistki Olgi Tokarczuk. To jest taka grubaśna, wielka książka, której głównym bohaterem jest właśnie Jakub Józef Frank i prowadzona przez niego misja. I zaczynamy mówić o relacjach pomiędzy Niemcewiczem a romantykami. W 1825 roku w Warszawie ukazała się niezwykła powieść poetycka. Jedyne dzieło genialnego poety Antoniego Malczewskiego.
Malczewski zapewne z Niemcewiczem się znał jeszcze z czasów księstwa warszawskiego, ale nie mamy na to żadnych dowodów ani w pismach pozostałych po Malczewskim, ani w tekstach pozostawionych przez Niemcewicza. Będąc nieznanym autorem, Malczewski myślał zapewne, że dedykując Marię, ten naprawdę genialny poemat, Niemcewiczowi, pomoże swojemu dziełu, że jakby autorytet Niemcewicza odegra rolę promocyjną w stosunku do Marii. Nie będę Państwa tutaj męczył czytaniem tej całej dedykacji, ale proszę spojrzeć na początek. Dawno już niedoznana pociecha ożywia serce moje w chwili, w której mi wolno, przypisując jaśnie wielmożnemu Panu tę powieść, publicznie wyrazić uwielbienie dla jego charakteru i tej niezmordowanej życiem świetnej wyobraźni, a pełnej wdzięków erudycji, jakich nie przestajecie używać na wzbogacenie literatury polskiej w coraz nowe i tak szacowne dzieła. Nie dziw, że mnie to bardzo podchlebia, iż mi pozwalacie ozdobić karty moje waszym imieniem. Czy Malczewski by tu kłamał? Nie sądzę. Pozwalacie. Czyli to było uzgodnione wcześniej z adresatem tej dedykacji, z Niemcewiczem, że poemat zostanie mu dedykowany. Pewnie Malczewski właśnie myślał, że Niemcewicz dopomoże mu w, no mówiąc dzisiejszym językiem, reklamie tego dzieła. Tak się jednak nie stało. I profesor Danuta Zawadzka z Uniwersytetu w Białymstoku, badaczka losów Niemcewicza i Malczewskiego, pisze, że niestety Niemcewicz tutaj Malczewskiego zawiódł. Nie wspomógł ani druku Marii, ani sprzedaży gotowego już nakładu, nie napisał żadnej recenzji i w ogóle w jego olbrzymiej spuściźnie nie ma śladu, że Malczewskiego znał. Kolejne spotkanie Niemcewicza i romantyków. Niemcewicz przez całe życie pisał dzienniki i w 1824 roku zanotował, że z inicjatywy Nowosilcowa, a senator Nowosilcow, Mikołaj Nowosilcow, był świetnie Niemcewiczowi znany, ponieważ rezydował w Warszawie, a w 1823 roku pojechał do Wilna, więc z inicjatywy Nowosilcowa zesłano w głąb Rosji zdolnych studentów Uniwersytetu Wileńskiego oczywiście. W tej liczbie był, cytuję Niemcewicza teraz, Mickiewicz Adam, sławny z pięknych ballad swoich. Zacznę, ballady i romanse wydane w czerwcu, teraz mija dokładnie 200 lat, w czerwcu 1822 roku, to był po prostu przebój wydawniczy. Książka rozchodziła się na wszystkich ziemiach dawnej Rzeczpospolitej jak świeże bułeczki. Niemcewicz niewątpliwie czytał te ballady i proszę zobaczyć, chociaż był klasykiem, a właściwie zaliczany był do klasyków, nie neguje tego, że Mickiewicz jest niebywale utalentowanym poetą i autorem świetnych tekstów. Mickiewicz Adam, sławny z pięknych ballad swoich, wygnany z Wilna do Besarabii, tutaj coś konfabuluje nam Niemcewicz, znakomity talent osobliwie do poezji. Mickiewicz, urządcy miasta tego Worącowa i przedniejszych bojarów, znalazł wielką łaskę i poważanie. Zaproszony do Moskwy nie mniej się podobał. Przybył na koniec do Petersburga, gdzie nauką i słodyczą swoją, nieznanymi wiele między młodzieżą moskiewską, wielce się zalecił. Będący tam Polacy dali mu obiad, gdzie Mickiewicz, rzecz dotąd niesłychana, improwizował wierszem polskim dane sobie tema tragedii Zborowski. Wydał on właśnie piękne poema Wallenrod. Czyli Wallenrod się ukazał, Konrad Wallenrod, w roku 1828. Więc proszę zobaczyć, na dwa lata jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego Niemcewicz pisze wręcz entuzjastyczną,
recenzję twórczości literackiej oraz działań Mickiewicza. I Mickiewicz jakby mu się rewanżuje. Nieco później, w 1832 roku, a więc już po powstaniu listopadowym, w trzeciej części Dziadów. Siódma scena tej trzeciej części Dziadów dzieje się w Warszawie, nosi tytuł Salon Warszawski. Spotykają się tam i siedzą przy stolikach, pijąc kawę, literaci warszawscy, to są oczywiście klasycy, wśród których prym wiedzie Kajetan Koźmian. I tak rozmawiają, nudząc się właściwie wzajemnie, aż ktoś opowiada o takim człowieku nazwiskiem Cichowski i o jego martyrologii. Adolf podsumowuje swoją opowieść tak. Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach, jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach. I cóż on na pytania moje odpowiedział, chodzi o Cichowskiego, że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział, nie pomniał. Jego pamięć zapisana cała jak księga herkulańska pod ziemią zczerniała. Sam autor zmartwychwstały nie umie w niej czytać. Rzekł tylko, będę o to Pana Boga pytać, on to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie. I młoda dama pyta jednego z literatów klasycznych, czemu to o tym pisać nie chcecie panowie? A hrabia odpowiada, niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi, on tam słyszałem różne szpargały gromadzi. Proszę zobaczyć, może to jest maleńki cytat, może to jest maleńkie napomknienie zaledwie, ale jest w nim jakby dużo ciepła. I jest w nim takie przekonanie, że Niemcewicz jest sumieniem tego bezdusznego towarzystwa, o którym niedługo później się mówi w trzeciej części Dziadów, że nasz naród jak lawa z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Prawda? Tamci literaci się uchylają. Niemcewicz jeden zachowa to w pamięci i zapisze ku wiedzy potomnych. Juliusz Słowacki. Mickiewicz nigdy w Warszawie nie był. Natomiast Juliusz Słowacki, w przeciwieństwie do Mickiewicza, oczywiście był. Przyjechał do Warszawy w roku 1829 już. Podjął tutaj pracę zawodową urzędnika w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czyli pracował tam, gdzie w tej chwili się mieści Ratusz Warszawski, przy Placu Bankowym. Z tego też powodu ten pomnik Słowackiego umieszczono właśnie tam, że tam pracował, a wynajmował pokoik na pobliskiej ulicy Elektoralnej. I w liście do matki opisuje, że za pośrednictwem jednego z przyjaciół zaproszony został do Niemcewicza. To było we wrześniu bodaj 1830 roku. Ursynów leży o maleńką milę od Warszawy za Mokotowem. Śliczny był ranek, trochę zimny, mgła lekka jesienna pokrywała rozległe i piaszczyste równiny Mazowsza. Myśl, że jadę do starego poety, który wiek Stanisława Augusta z naszym wiekiem łączy, zajmowała mnie bardzo. Troszkę opuszczę. I śliczny starego Ursynów, zarosły wielkimi drzewami, bardziej do dzikiego lasu niż do ogrodu podobny, w wielu miejscach małe widać łąki, na których wybiera paszę jedyna krowa Niemcewicza. Z tej krowy, jak mi sam mówił, ma 2 złote na tydzień przychodu. Po śniadaniu Potocki zaczął mnie prosić, to ten wspólny znajomy, który aranżował całą wizytę, Potocki zaczął mnie prosić, żebym co przeczytał Niemcewiczowi. Opatrzyłem się na ten przypadek w trzeci akt tragedii Mindowe. Na wezwanie powtórne staruszka czytać zacząłem. Niemcewicz słuchał z początku, siedząc bokiem odwrócony. Gdy przyszło do drugiej sceny, w której Mindowe zrywa z krzyżakami,
Może ja tutaj powiem, że Mindowe to jest taka tragedia słowackiego z dziejów średniowiecznej Litwy. Mindowe, albo inaczej Mendok, to był wielki książę litewski w XIV wieku, który z powodów koniunkturalnych, chodziło mu o zawarcie przymierza z Krzyżakami, przyjął chrzest. A potem, kiedy już ta koniunktura polityczna nie była dla niego atrakcyjna, powrócił do praktyk pogańskich, zrywając jednocześnie z Krzyżakami. Więc gdy przyszło do drugiej sceny, w której Mindowe zrywa z Krzyżakami, obrócił się nagle. Czoło jego pomarszczyło się. Widać było znacznie natężoną uwagę. Patrzał mi w oczy, jakby chciał mnie całego przeniknąć. Kiedy skończyłem, powiedział: cieszę się, iż przed śmiercią widzę, że jeszcze zostanie w Polsce poeta, co ma tak wielki talent i duch obywatelski utrzyma. I tutaj możemy powiedzieć, że Słowacki nie konfabuluje. Spójrzmy na ten fragment, który takie wrażenie zrobił na Niemcewiczu. Mindowe mówi do jednego ze swoich doradców: dość tego, słuchaj, starcze, zerwałem z Krzyżakiem. W strasznym gniewie wrący mi odpowiadał słowy. Dziś wojsko poprowadzisz nowogródzkim szlakiem przez głuche lasy. Dalej przejdziesz brud niemnowy na łodziach lub w pław. Czasu oszczędzać należy, a skoro ranek błyśnie, ty z pocztem rycerzy zagrzmisz pogańską pieśnią. Od waszego śpiewu zadrżą szyby Malborga. Wierzę, się zachwieją. Śmiertelna walka z Krzyżakami, etos patriotyczny, topos walki, powstania, odzyskiwania niepodległości. To wszystko musiało na Niemcewiczu zrobić tak silne wrażenie. 9 września 1830 roku Niemcewicz zapisał w swoim dzienniku: czytał mi młody pan Słowacki, młody w odróżnieniu od starego, chodziło o ojca Juliusza, czyli Eusebiusza Słowackiego, który już nie żył od 16 lat wtedy. Więc czytał mi młody pan Słowacki wyjątek z tragedii Mindowe. Niepospolity talent. Dość lakoniczna to wzmianka, ale jest jednak. I są te dwa wyrazy: niepospolity talent. Słowacki czuł jakby pewien dług wdzięczności wobec Niemcewicza i w 1832 roku zwraca się do jednego z emigrantów, Karola Sienkiewicza, to był zresztą jego znajomy z Krzemieńca jeszcze. Karol Sienkiewicz, wiecie państwo, z czego najbardziej zasłynął i jest pamiętany? On jest autorem przekładu słów warszawianek. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był i tak dalej. To są słowa Karola Sienkiewicza za Kazimierem de Lewiniem. Więc pisze Słowacki do Karola Sienkiewicza tak: ośmielam się prosić pana, abyś raczył księciu Adamowi Czartoryskiemu egzemplarz moich poezji ofiarować. Jest to słaby dowód uwielbienia, jakie mam dla wielkiego człowieka, który się tak dobrze ojczyźnie naszej zasłużył. Nadużywając jeszcze jego dobroci, jego czyli Sienkiewicza, proszę, abyś pan drugi egzemplarz Julianowi Niemcewiczowi ofiarował jako hołd od młodego autora, patriarszy literatury naszej, pod którego cień, jak pod cień królewskiego dębu w Anglii, my, małe i może ostatnie latorośle wycieńczonej nieszczęściami ziemi, garniemy się. Ciekawe. 32 rok, wyraz uwielbienia dla Niemcewicza. Stare drzewo, dąb w Anglii. Niemcewicz był wtedy na emigracji w Anglii akurat. A dwa lata później już w Kordianie, w trzecim akcie Kordiana, Niemcewicz zostaje ośmieszony. Jako występuje tam pod imieniem prezesa. Dlaczego prezes? Bo Niemcewicz po śmierci Staszica został wybrany prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jak wiadomo, trzeci akt Kordiana dotyczy, jest opowieścią o spisku koronacyjnym, czyli o planach
dokonania zamachu na cara Mikołaja I, który w 1829 roku przyjechał do Warszawy na uroczystości koronacyjne, żeby koronować się na króla Królestwa Polskiego. I w wyobraźni słowackiego to wygląda tak, że zapalone młode głowy, podchorążowie gromadzą się w podziemiach katedry warszawskiej świętego Jana i tutaj z nimi przy grobach królewskich, których tak naprawdę wcale tam nie ma, ale Słowacki te groby wymyślił, żeby scena nabrała lepszego patosu, prawda, i większej wagi. Tutaj z tymi spiskowcami spotyka się prezes i mówi z zapałem: wstrzymać ich na Boga, niech myśl młodych ciemnicy nie przestąpi proga, niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi, bo tam na świecie białym błyszczy Boga słońce. Zwołałem tu szalonych, bo wiatr grobów chłodzi, bo mogę wezwać prochy królów za obrońcę. Prezes jest tutaj tym, który wstrzymuje, jest hamulcowym działań insurekcyjnych podejmowanych, czy takich, które chce podjąć polska młodzież. Kordian był bardzo źle przyjęty na emigracji. Fragment z listu takiego poety ze szkoły ukraińskiej Józefa Bogdana Zaleskiego do Ludwika Nabielaka. Nabielak to jeden z powstańców listopadowych, uczestnik napadu na Belweder 29 listopada. Więc Zaleski pisze do Ludwika Nabielaka tak. Kordian jest nec plus ultra głupstwo. Małpuje w nim na przemiany. To dziady, to Wacława, sceny uczniów wileńskich, rozmowy Nowosilcowa, etc. Nec plus ultra to znaczy nic ponad to. Kordian to jest nic więcej, tylko głupstwo, prawda? I rzeczywiście, temat spisku koronacyjnego wcześniej opracowywał przyjaciel Mickiewicza, Stefan Garczyński, w takiej udramatyzowanej powieści poetyckiej pod tytułem Wacława dzieje. Aluzji do dziadów w Kordianie pełno, prawda? Choćby monolog Kordiana na Mont Blanc, a wielka improwizacja Konrada w trzeciej części Dziadów. Wątki martyrologiczne oczywiście w dużej ilości. Więc zobaczmy, że stosunek Słowackiego do Niemcewicza był taki ambiwalentny. Z jednej strony właśnie uwielbienie dla starego poety, dla patriarchy literatury polskiej, ale z drugiej strony, kiedy trzeba było go wykorzystać, żeby pokazać, dlaczego polskie działania niepodległościowe kończą się katastrofą, to pokazuje go Słowacki właśnie jako hamulcowego. Izabela Rusinowa, profesor historii z Warszawy, zajmująca się, autorka kilku książek o Niemcewiczu, wspomina też, że na ostatnim przed wybuchem powstania listopadowego posiedzeniu, tutaj jakoś mi ten slajd się uciął, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Niemcewicz odczytywał elaborat o walce romantyków z klasykami. Ta praca Niemcewicza się zachowała i do dzisiaj pozostaje w rękopisie. W czasie powstania listopadowego Niemcewicz nie był bezczynny. Mógł się jako stary człowiek od tego przecież zdystansować, ale nie. Oddał swoje wszystkie siły na usługi dyplomacji powstańczej. Parokrotnie wyjeżdżał na zachód Europy, żeby jakieś misje właśnie rządowe tam realizować, a po upadku powstania stał się jednym z jego kronikarzy. Tutaj pokazuję stronę tytułową jego broszury poświęconej powstaniu polskiemu. Zygmunt Krasiński, ostatni z tutaj bohaterów romantycznych, o których mówię. W liście do swojego angielskiego przyjaciela Henry'ego Reeve'a w listopadzie 1831 roku pisze tak.
To już jest za czym. Po upadku powstania listopadowego Niemcewicz jest już na emigracji w Anglii. Jeśli zobaczysz się z Niemcewiczem, wspomnij mu o mnie, com dzieckiem tak często przechadzał się z nim u niego na wsi nad brzegami Wisły. Znowu wspomnienie tej podwarszawskiej siedziby Niemcewicza, prawda? Powiedz mu, że opowiadałem ci o nim, o jego dobroci dla mnie, o jego posiadłości z małym świerkowym laskiem nazwanym od jego rodzinnego przydomka Ursyn, Ursynowem. Powiedz mu tylko Ursynów, a ręczę ci, że uśmiechnie się z radością. To człowiek niezwykle sarkastyczny, a zarazem niezwykle tkliwy. On to pierwszy wprowadził do Polski literaturę angielską. Przełożył Pukiel porwany Połpa, Elegię cmentarną Greya. Napisał poza tym śpiewy narodowe, bajki, komedie, tragedie, historię Zygmunta III, doskonałą. Dalej pamiętniki o dawnej Polsce. Musi już być teraz bardzo stary i sterany wiekiem. Warszawskie gazety rewolucyjne potraktowały go adiutanta Kościuszki i żołnierza Washingtona w sposób niegodny. Chodzi tutaj o ataki, jakie niektórzy dziennikarze warszawscy przypuścili na Niemcewicza w sierpniu 1931 roku, pod koniec powstania, kiedy nastroje się bardzo zradykalizowały. A Niemcewicz oczywiście był tutaj człowiekiem bardziej realistycznym. Co ciekawe, Niemcewicz, chociaż był już taki stary i wciąż, no mówiąc o Niemcewiczu i romantyzmie, muszę mówić o poecie blisko 70-letnim. Więc Niemcewicz był już stary, ale wciąż aktywny i wciąż wrażliwy na naukę. Uczył się od młodszych poetów. I w jego opisanych już w latach 30. XIX wieku na emigracji utworach odnaleźć można sporo inspiracji czy aluzji do tekstów Mickiewicza. Stary poeta uczył się od młodszego. Na stare lata Niemcewicz czuł i myślał na sposób romantyczny i w jednym z wierszy pisanych w ostatniej dekadzie życia pisał: śpi, o ma Polsko, wśród tych smutnych cieni, podcięta w zwycięstw w połowie. Wróg cień ten grobem twym mieni, ja go kolebką twą zowie. Topos grobu, który staje się kolebką, śmierci, która staje się zapowiedzią zmartwychwstania, to jest jeden z ulubionych toposów poetów romantycznych. Więc tutaj możemy zacząć, że stary poeta staje się poetą wręcz romantycznym. Głęboka przyjaźń powiązała Niemcewicza z Mickiewiczem. Nawet poprosił Mickiewicz starego poeta o to, by był ojcem chrzestnym jego pierwszego dziecka, Marii Mickiewiczówny, która się urodziła w 1836 roku. W 1938 to Władzio. W 1936 urodziła się Marynia, i czyli na 5 lat przed śmiercią Niemcewicz trzymał do chrztu Marynię Mickiewiczównę, późniejszą Gorecką. Co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że poświęcił jej dwa wiersze. Tutaj widzimy Collège de France. Jeden z dwóch głównych uniwersytetów paryskich, położony w dzielnicy Łacińskiej. W latach 1840-1844 przedmiot o nazwie literatura słowiańska wykładał tutaj Adam Mickiewicz. I w trzecim kursie swoich wykładów sporo miejsca poświęcił Niemcewiczowi, ukazując przede wszystkim go jako taki wzór poety zaangażowanego, poety, który jest jednocześnie żołnierzem, publicystą i działaczem politycznym. Polscy poeci romantyczni traktowali Niemcewicza jako patriarchę literatury, ale zarazem człowieka pióra i czynu. Już w paszkwilu o krytykach i recenzentach warszawskich
jaki Mickiewicz napisał w Petersburgu w 1829 roku, o Niemcewiczu wyrażał się pozytywnie, jako o twórcy odpowiadającym potrzebom swoich czasów i wyłamującym się z klasycystycznego schematyzmu. Michał Kuziak z Uniwersytetu Warszawskiego, to jest badacz prelekcji paryskich Mickiewicza, twierdzi, cytuję, że dominantą portretu literackiego Niemcewicza w prelekcjach paryskich jest właśnie wyeksponowany praktyczny charakter jego twórczości. Niemcewicz okazuje się niejako symbolem najnowszych dziejów Polski i zarazem osobą aktywnie ingerującą w ich bieg. Mickiewicz tylko w jednym z wykładów wyraża żal, że nie do końca Niemcewicz został romantykiem, nie postawił tej kropki nad i, nie przyjmując nigdy doktryny mesjanistycznej, a więc takiej, która by historyczne przypadki Polski łączyła z pewnym planem boskim. Montmorency, 30 kilometrów od centrum Paryża, trochę taka miejscowość podobna jak Otwock wobec Warszawy. Właśnie Niemcewicz, wędrując nieopodal Paryża, odkrył urodę Montmorency, zaprosił tam Mickiewicza. Mickiewicz tam w tych wąwozach i wzgórzach właśnie Montmorency dostrzegł jakby małą Litwę i tam spędzali letnie miesiące. I Niemcewicz, i Mickiewicz, i wielu innych emigrantów paryskich na miesiące letnie wynajmowali jakieś chatki chłopskie czy pokoje w chatkach chłopskich w Montmorency i tam sobie przebywali. I jakby zakochawszy się w tej miejscowości, pomyśleli, że warto by tam udać się też na spoczynek wieczny. I Niemcewicz jest właśnie pochowany na cmentarzu wiejskim w Montmorency, w takim wspólnym ogródku z generałem Karolem Kniaziewiczem, który zmarł rok po Niemcewiczu. Co tu chciałem powiedzieć jeszcze, że na Montmorency pochowano też Adama Mickiewicza w 1856 roku, w styczniu, na półtora miesiąca po jego zgonie w Konstantynopolu, tylko że w 1890 roku Mickiewicza ekshumowano i przewieziono do Krakowa, na Wawel. Natomiast cmentarz Montmorency, mający zresztą swoją monografię stworzoną przez takiego wybitnego historyka profesora Jerzego Skowronka, jest cmentarzem wybitnych postaci polskich. Tam jest około 300 grobów wielkich Polaków XIX i XX wieku. Właśnie między innymi Niemcewicz. Na Montmorency też jest pochowany Norwid. Tylko nie wiadomo dokładnie w którym miejscu, bo jego prochy złożono w grobie zbiorowym domowników hotelu Lambert. A takich grobów są trzy. Takie groby domowników hotelu Lambert. I nie wiadomo, nikt nie dopilnował tego, żeby odnotować, w którym z tych grobów pochowano Norwida. Proszę Państwa, to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i jeśli by były ze strony Państwa jakieś pytania i jeśli bym umiał na nie odpowiedzieć, to jestem do Państwa dyspozycji. To ja mam pytanie. Jaki był stosunek Niemcewicza do wojen napoleońskich? No bardzo pozytywny. Oczywiście bardzo pozytywny. To znaczy on wierzył w to, że jest to jakaś jedyna szansa dla Polski. Wtedy. Chociaż oczywiście nikomu nie podobało się to, że Napoleon Polaków wysłał na Santo Domingo, prawda? I wszyscy dostrzegali też tutaj jakby taką frankocentryczną, czy bonapartystocentryczną politykę Napoleona, taką egoistyczną, ale innej możliwości nie mieli. W każdym razie w działalności na przykład teatralnej w czasie księstwa warszawskiego, kiedy tam wystawiano takie sztuki, gdzie na przykład Polska była upostaciowana jako Andromeda, Napoleon, jako Perseusz, który ją wyzwala, to Niemcewicz pod tym się podpisywał właśnie, pod takimi planami i pod taką, że tak powiem, pod takim obrazowaniem, może tak powiedzieć. Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu też również za uwagę i zapraszam na nas kolejny wykład.